Rekordowa liczba zawodników wzięła udział w Mistrzostwach Polski w armwrestlingu, które odbyły się w miniony weekend w Cieszynie. W sobotę siłowano się na lewą rękę, zaś w niedzielę na prawą. Jesteśmy po raz pierwszy w Cieszynie, bardzo się cieszymy. Pierwszy raz jak to przyjechaliśmy na wizytację miasta, władze miasta serdecznie nas przyjęli, pokazali czym dysponują. I postanowiliśmy tu zrobić, gdzie jest multimedalistka Maria Juroszek, mieszka i tu chciała ona bardzo zrobić też zawody. Przyjechaliśmy tu, oczywiście to jest koniec Polski, więc sceptycznie podchodziliśmy do tego, czy przyjadą tutaj zawodnicy tak licznie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przyjechało ponad 230 zawodników z ponad 20 klubów polskich. Przypomnę, że są to zawodnicy, którzy posiadają licencję federacji, nie ma tutaj obcych osób. To są zawodnicy, którzy na co dzień trenują armwrestling, to są doświadczeni ludzie i przyjechało naprawdę mnóstwo gwiazd polskiego, a nawet i światowego armwrestlingu. Nasi zawodnicy od 18 lat startują na Mistrzostwach Europy czy Świata i mają już medale na tym polu. I tutaj przyjeżdżają, żeby walczyć na krajowych mistrzostwach. W Polsce siłowanie na rękę trenuje ponad 1000 zawodników. W miniony weekend do Cieszyna przyjechała sama czołówka, najlepsi z najlepszych. Nie zabrakło również kobiet. Bardzo nas cieszy w ogóle, że mamy pełno kobiet w armwrestlingu. Pokazuje to, że to jest sport nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet. Mamy różnorodność wag, także wagi są od 55 kilo i każda kobieta może tutaj się spełnić. I one naprawdę ciężko trenują i naprawdę są bardzo silne, nasze armwrestlerki. Jeżeli już o kobietach mowa, to w zawodach udział wzięła m.in. Barbara Juroszek z Istebnej, która zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii wagowej. Jestem w klubie Wikingisko, więc mam na treningi bardzo daleko, więc no, po prostu nie jestem w stanie z nimi trenować, więc trenuję najczęściej z mężem. No. Zawodnikom kibicowała Maria Juroszek, która w siłowaniu na rękę nie ma sobie równych. To w dużej mierze dzięki niej ta edycja mistrzostw odbyła się w Cieszynie. Cieszyn jest pięknym miastem i trzeba go reklamować i sprowadzać gości, żeby zwiedzili nasz Cieszyn. Łukasz Biegun z Cieszyna zajął w siłowaniu na lewą rękę 5. miejsce. Prawa poszła mu troszeczkę gorzej. Ja osobiście wolę lewą rękę. Lewa ręka jest mniej, że tak powiem, już mniej kontuzji po prostu miałem na lewą rękę, prawa jest bardziej zniszczona, przez to są obawy na tą prawą rękę, żeby iść na 100%. Liczy się szybkość, technika, umiejętności, podejście do przeciwnika, przede wszystkim reakcja na starcie. Co do treningu, trening układa się przeważnie pod technikę, którą się walczy. Jeżeli ktoś walczy w hak bicepsem, przykłada dużą uwagę na podnoszenie ciężaru na biceps, jeżeli ktoś walczy górą, na chwyt młotkowy. Technik jest bardzo wiele, treningów jest bardzo wiele, wszystko jest układane pod technikę po prostu, jaką się walczy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.